Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Rosja uznała wczoraj niepodległość dwóch wysuniętych najbardziej na wschód regionów Ukrainy. Wysłała też już tam swoje wojsko. Jak powstrzymać Putina? Proszę pana, wydaje mi się, że po pierwsze absolutna solidarność z Ukrainą i wszystkie państwa powinny w tej chwili, moim zdaniem, mówić jednym głosem. Ten głos, ja przynajmniej tak uważam, to powinny być maksymalne sankcje, jakie mogą być nałożone na Rosję. Maksymalne sankcje. To znaczy absolutne zamknięcie sprawy Nord Stream 2, zamknięcie sprawy SWIFT-u i dostępu do wszystkich instrumentów bankowych, zamrożenie majątków wszystkich poszczególnych osób. Moim zdaniem również, bo widzę, że taka dyskusja się toczy, czy tam Polacy powinni jechać na przykład do Moskwy na mecze, czy nie powinni jechać. Moim zdaniem po prostu Rosjanie powinni być wycofani ze wszystkich rozgrywek, jakie no, ale są. Nie mielibyśmy... Znając działania FIFA, to akurat dobra, nie wydaje się najbardziej prawdopodobne. Pyta, ale panie marszałku, pan o moje zdanie jasne, w tej sprawie. Ale do, tak? do tych sankcji wracając, wspomniał pan o Nord Stream 2. Olaf Scholz mówił niedawno dla Die Welt, że Nord Stream 2 zostanie dokończony mimo agresywnej postawy Rosji. No to w końcu polityczny sojusznik polskiej lewicy. Pan rozmawiał już z Olafem Scholzem, od kiedy jest kanclerzem. Spróbujecie jakąś presję wywrzeć na niemiecki rząd, bo to jest jeden z kluczowych chyba instrumentów, jakie ma Europa. Jestem znany z dosyć takiego konkretnego stanowiska w różnych sprawach i z tego, że raczej staram się nie zmieniać zdania. Uważam, że Nord Stream 2 powinien być absolutnie nieotwarty i powinien być ten cały pomysł gospodarczy zamknięty. Niezawieszony, zamknięty. Nie, zamknięty, dlatego uważam, że po prostu jak będę miał okazję konsultować się w ramach Partii Europejskich Socjalistów, gdzie są i premierzy, i Hiszpanii, i kanclerz Niemiec, i Portugalii, będę tam mówił w ten sposób, jak panu powiedziałem. Proszę pana, to jest tak, bo staram się zawsze obrazowo jakoś to przedstawić. Jakbyśmy się obydwaj czuli, gdyby nagle ktoś uznał, Rosjanie by uznali, że Podlasie oraz Lubelszczyzna to są dwa niezależne województwa i wprowadzili tam wojska. Teraz sytuacja o tyle wygląda mniej ciekawie z polskiej perspektywy, że Białoruś to już trudno mówić o niej jako zgodnie niezależnym państwie. Rosyjskie wojska są na Białorusi, być może tam zostaną. Mówię o Polsce. Byśmy wtedy uważali, że wszystkie sankcje powinny być w stosunku do Rosji w trybie natychmiastowym podjęte. Tak byśmy uważali. Jasne. Wie pan, to jest niezależne państwo. To nie jest tak, że Putin będzie, znaczy my musimy jasno mówić Putinowi, w trzeciej zmiany w tej chwili, w ostatnich latach, stu latach granic nie będzie, bo to się nigdy pokojowo nie kończy, tak? Nigdy się pokojowo nie kończy. Ja nie wierzę w to, że Ukraina w tej chwili wprowadzi wojska do tych dwóch republik, republik, czyli swojej quasi części. Republik. Quasi, której nie kontroluje. Tak, quasi republik, bo to by się skończyło maksymalnym konfliktem, natomiast uważam, że cała Europa i cały świat powinien być niesłychanie konsekwentny. Niesłychanie konsekwentny i wiedząc, że ponosimy koszty. Wiedząc, że ponosimy koszty, no bo wiemy, co produkuje. Sankcje, jakich jeszcze nie było, panie marszałku, tak, jeżeli chodzi o Rosję? Do spodu. Poziom sankcji? Tak, absolutnie wszystko do spodu i brak i nie uruchamiałbym, znaczy jakbym miał na to jakikolwiek wpływ na miejscu Ukrainy, nie wprowadzałbym tam wojska, nie eskalowałbym. Zrobiłbym maksymalne sankcje i czekałbym dalej, patrzyłbym, co by się działo. Ale to nie jest mimo wszystko przyzwolenie na kolejny krok, jeżeli chodzi o Ukrainę, no zatwierdzenie to, tego status quo. Ale to nie jest zatwierdzenie status quo, to jest... No to jeżeli jest... rosyjskie wojska już by tak wprost, no i tak to byli separatyści wspierani przez Rosję, trudno proszę było pana, tego nie wiązać, ale... Pyta się pan o moje zdanie. No Rosja w tej chwili wprowadza wojska do tych, w te dwie republiki, tak, do tych dwóch republik. Mówię panu, co bym zrobił. I mówię panu również, pytam, czego by nie bym nie zrobił. Rosji, tak? Czy to nie byłaby... Ale co,
myśli pana, że rozzuchwali Rosję, odcięcie od systemów bankowych, odcięcie od Nord Streamu i odcięcie od wszystkich rzeczy, łącznie z zabraniem majątków ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Myśli pan, że ten Putin to tak spokojnie będzie spał wtedy? To znaczy, jest na to rada. Zróbmy to i zobaczmy, co będzie za miesiąc. Panie marszałku, to właśnie powstrzymałoby kolejne kroki Putina, wejście już poza te tereny i tak póki co kontrolowane przez separatystów? Nie umiem. Wie pan, jak w tej chwili wszyscy rozmawialiśmy przed chwilą o gazecie, którą wydajecie państwo. No, 6 dni temu ktoś tam napisał, że już się Putin cofa. Nikt nie wejdzie w głowę Putina. Ja nie wiem tego, co będzie za 2 tygodnie, za miesiąc, bo jakbym to wiedział, to pewnie bym kandydował. Jasne. Na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast, wie pan, ja wiem, co bym zrobił i 2-3 tygodnie, miesiąc bym poczekał, co będzie dalej. Następną sankcją oczywiście jest sankcją. Następna sytuacja to jest wprowadzenie i zgoda na to, żeby Ukraina weszła na przykład do NATO. No, Jakaś szybka ścieżka. Ale czy to nie jest zbyt wielka eskalacja? Nie wiem. Zróbmy najpierw to. Odetnijmy Rosjan od wszystkiego, od czego się da odciąć. Panie marszałku, ale czy patrząc na ostatnie lata i postawę Niemiec wobec Rosji, no w końcu ktoś to Nord Stream 2 pobudował, na to, jak Francja postrzega Rosję, to myśli pan marszałek, że to jest możliwe? Czy ta polska perspektywa może być też przyjęta przez zachód Europy? Bo śmiem mieć wątpliwości. Ale właśnie patrząc na to, co się przez ostatnie lata zadziało w tej sprawie, uważam, że tę politykę trzeba zmienić i prowadzić po prostu konsekwentnie. To była polityka przez Zachód prowadzona wyjątkowo niekonsekwentnie. No proszę może pana, konsekwentnie, to jest błędnie. Dobrze. Konsekwentnie błędnie albo wyjątkowo niekonsekwentnie, bo się zobowiązali do tego, że będą wprowadzali sankcje, a tak naprawdę cwaniaczyli i po prostu każdy... Personalne były poszerzone. Czy personalnie, czy niepersonalnie, no to generalnie po prostu każdy, wiele państw zachowało się niekonsekwentnie. I mamy to, co mamy, tak? W związku z tym naprawdę bardzo takie bardzo jasne postawienie sprawy jest dobre, to znaczy powiedzieć, co byście robili, gdyby w pewnej chwili zajęli część waszego terytorium, Polakom. Sam pan widzi, że potrzebna jest zmiana. Czy ta zmiana będzie miała miejsce, jeżeli chodzi o zachodnią Europę? Proszę pana, pyta się pan mnie o zdanie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o PES, czy pan w to o partię... Wierzę, że pójdzie to w rozsądnym kierunku. Czy pójdzie, nie wiem, ale mam prawo mieć swoje poglądy, mam prawo je głosić. Będzie w najbliższym czasie spotkanie liderów w ramach Partii Europejskich Socjalistów, to znaczy przyjadą wszyscy marszałkowie, premierzy, kanclerze, wszyscy ci, którzy są jakby pełnią najwyższe funkcje w swoich krajach. Będę głosił tam taki pogląd w obecności wszystkich tych ludzi i będę starał się ich do tego przekonać. A jeżeli chodzi o polską klasę polityczną, potrzebny jest jakiś jeden głos wyraźny, trzeba na czas jakiś przynajmniej trochę... Ale mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o polską klasę polityczną, to w sprawie Ukrainy jest w miarę jednolity głos, poza tym ewidentnym wygłupem premiera Morawieckiego, który pojechał do Hiszpanii spotykać się z panią na przykład Le Pen, która ma absolutnie inne stanowisko. Tego ruchu nie rozumiałem. Potępiam go i uważam, że za głupi. Pan marszałek się spotkał z Olafem Scholzem, który Nord Stream 2... mówi o jego finalizacji. Po pierwsze się jeszcze nie spotkałem, natomiast generalnie... złego jednak mimo wszystko, czyja polityka bardziej negatywne skutki wywołuje, czy ta retoryka póki co Le Pen, czy realne działania Niemiec. Jedna polityka i druga polityka, która doprowadzi do tego, że Rosjanie w tej sprawie będą na wierzchu, jest zła. Panie marszałku, to tak, jeżeli chodzi o rewizję poglądów, bo o tym trochę mówiliśmy, czy Lewica ciągle chce zmniejszać wydatki na obronność? Czy to był też ale błąd? Dlaczego pan tak mówi? Rozumiem, że pan odnosi się do mojej wypowiedzi na temat... Z krytyki politycznej, ale też do poprawek do budżetu, jakie na poziomie sejmowym, senackim... W sprawie zakupu samolotów, tak? Znaczy nie, pan marszałek w ogóle mówił o tym, żeby odejść od 2% PKB na obronność w krytyce politycznej. Mówił pan, że 8 krajów to realizujemy od lat bardzo konsekwentnie, ale to wynika głównie z fobii prawicowych. Widział pan samoloty Putina nad Warszawą? Tak pan pytał redaktora krytyki politycznej. Tak, proszę więc pana, pytam, czy też
tak uważa pan marszałek, że to dzisiaj już zdecydowanie są poglądy, które trzeba zrewidować? Część z nich trzeba, część nie. Dlatego, że ta dyskusja była na temat zakupu F-35. Co do zakupu F-35, to generalnie do tej pory trwają dyskusje... Ja tak wtrącę jeszcze, panie marszałku, obcięcie o połowę wydatków na zbrojenia i mamy dodatkowe 20 miliardów złotych. Dobra. To nie tylko F-35. To był kontekst tych samolotów. Do tej pory, powiem szczerze, mam mieszane uczucia, nie tylko ja, również specjaliści, generałowie. Proszę pamiętać, że za czasów lewicy było kupowane F-16, były kupowane Rosomaki, były kupowane różne elementy uzbrojenia polskiego. W związku z tym my jesteśmy za rozsądną polityką. Co tylko do tak tych kropki zmierzając, co do musimy tych kończyć samolotów... wydatki na obronność jako takie, panie marszałku, zmniejszać czy nie? Proszę pana, no ale pyta mnie się pan w określonej sytuacji politycznej, jaką mamy w tej chwili. No trudno by było zmniejszać wydatki na obronność w momencie, kiedy mamy wojnę za granicą. No ale Rosję będziemy mieli za rok i za dwa i za pięć lat, za bliższą i dalszą granicą. Nie można było, moim zdaniem, trudno było przewidywać 5 lat temu, 10 i 15 lat temu, że Putin zgłupieje 5 tak lat bardzo. Temu? Panie marszałku, że Putin zgłupieje po wysadzaniu tak bloków bardzo. W Rosji, po Gruzji, po Ukrainie, 5 lat temu było trudno przewidywać? Że, Putin, że jest agresywnym wariatem. No, że jest agresywnym wariatem, można było przewidywać, ale to, że właśnie dzisiaj wprowadzi na teren Ukrainy wojska, to nie wiem, czy pan był taki pewny 5 lat temu, bo ja... Pewnie znaczy, jeżeli był pan, to panu gratuluję, ja nie byłem. Pewnie absolutnie nie byłem. Panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę. Wojciech Szarzast, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam, choć mówienie dzień dobry akurat dziś to chyba nie jest najlepszy pomysł. Witam, nie do końca gramatycznie, ale zaryzykuję. Witam Państwa w dzisiejszym programie. Państwa gośćmi dzisiaj generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, a po godzinie 9.30 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Oczywiście nie trudno się domyślić, że cały dzisiejszy nasz program praktycznie będzie zdominowany przez temat tego, co dzieje się na terytorium Ukrainy. Ukraina nie istnieje. Właściwie taki wniosek można wyciągnąć po wysłuchaniu wczoraj ponadgodzinnego orędzia do narodu prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Ja przypomnę, że on uznał niepodległość separatystycznych republik w Doniecku i w Ługańsku, wprowadził na terytorium tych republik rosyjskich żołnierzy. Wielu mówi, że to już jest początek poważnej agresji Federacji Rosyjskiej właśnie na terytorium Ukrainy. Władimir Putin rzeczywiście bardzo mocno to swoje wystąpienie napisał i przedstawił. Przykład. Podkreślam jeszcze raz, mówi Władimir Putin, że Ukraina to dla nas nie tylko sąsiedni kraj. To integralna część naszej własnej historii, kultury, przestrzeni duchowej. To nasi towarzysze, krewni i osoby związane z nami więzami krwi, więzami rodzinnymi. Nowoczesna Ukraina została w całości i całkowicie stworzona przez Rosję, a dokładniej bolszewicką, komunistyczną Rosję. Mówi Władimir Putin podczas tego wczorajszego swojego wystąpienia. Cofał się jeszcze w czasie nawet do czasów leninowskich, do rewolucji 1917 roku. Mówiąc krótko, Władimir Putin uważa Ukrainę za właściwie część terytorium Federacji Rosyjskiej, a na pewno znaczną strefę wpływów swoją.
mają i swojego kraju. No i teraz oczywiście pojawia się ogromny znak zapytania dotyczący tego, jak na tę agresję Władimira Putina zareaguje Zachód i czy zareaguje w sposób wystarczający. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówi wprost, wystąpienie Putina było agresywne i wystąpienie Putina było bezczelne. Zachód powinien przyjąć Ukrainę do NATO. Teraz i natychmiast, bo tylko to może zmienić politykę Władimira Putina, mówi Aleksander Kwaśniewski. I rzeczywiście, no teraz pojawia się pytanie, czy Zachód powinien wbrew stanowisku Rosji przyjąć Ukrainę do Paktu Północnoatlantyckiego i dzięki temu spowodować, że będzie ona chroniona w sposób znacznie mocniejszy niż jest w tej chwili. Wczoraj nastąpiła także bardzo szybka reakcja Wołodymyra Zełenskiego, czyli prezydenta Ukrainy, który wezwał do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych OBWE formatu normandzkiego, czyli inaczej mówiąc tej normandzkiej czwórki składającej się z przedstawicieli Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji właśnie. Ważne jest, i tutaj chyba rzuca rękawice światowi zachodniemu Zełenski, mówi, że ważne jest, aby zobaczyć, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i partnerem, dodał prezydent Ukrainy. Nie ma podstaw do chaotycznych działań. Chcemy pokoju. Nie chodzi o luty 2014 roku. Jest rok 2022. To jest zupełnie inna Ukraina, powiedział prezydent Ukrainy właśnie i no to bardzo mocne słowa na sam koniec wybrzmiały rzeczywiście w sposób no szczególny w tych okolicznościach. Jesteśmy na swojej ziemi, mówi Zełenski. Niczego ani nikogo się nie boimy. Niczego nie jesteśmy nikomu winni. I niczego nikomu nie oddamy. To prezydent Ukrainy, no muszą Państwo przypomnieć, że w tej warstwie retorycznej obaj prezydenci dość mocno wobec siebie się odnieśli. No i oczywiście dziś z naszymi gośćmi, z generałem Skrzypczakiem, a później z Pawłem Kowalem, będziemy zastanawiać się po pierwsze na temat tego, czy takie delikatne sankcje Zachodu, które w tej chwili jesteśmy w stanie obserwować, wystarczą, żeby powstrzymać Putina, choć to jest raczej pytanie retoryczne. Dlaczego jest tak, że tak bardzo mocno administracja amerykańska zapewniała, że w przypadku nawet najmniejszego sygnału o agresji konsekwencje dla Federacji Rosyjskiej będą ogromne, a na razie przynajmniej to oświadczenie administracji amerykańskiej jest daleko niewystarczające, mówiąc delikatnie, co tak naprawdę Władimira Putina może powstrzymać i czy to, co wczoraj się wydarzyło, jest początkiem jakiejś bardzo szerokiej, a nie tylko lokalnej inwazji na Ukrainę. To są pytania, które oczywiście będą wracać do nas dziś, będą wracać do nas w najbliższych dniach. Jak w tym wszystkim oczywiście powinna się zachować Polska? Na razie mamy oficjalne oświadczenia internetowe, głównie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, który bardzo odważnie wzywa do sankcji na Rosję, ale oczywiście eksperci, a przynajmniej część z nich uśmiecha się z ironią i politowaniem właściwie na tych, którzy o sankcje apelują, no bo przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, oligarchowie, ludzie z dworu Władimira Putina mówią, moi drodzy, my się naprawdę sankcji spodziewaliśmy już od bardzo, bardzo dawna, więc jesteśmy na nie gotowi i nie robią one na nas najmniejszego wrażenia. No i tutaj niestety jesteśmy w tej chwili w punkcie wyjścia. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od początku. Federacja Rosyjska, właściwie Władimir Putin, przekonuje, że w dalszym ciągu jest otwarty na rozmowy z Zachodem. Pytanie tylko, czy mówi to szczerze, czy jest to tylko kolejny akt jego bardzo dobrze przemyślanej gry geopolitycznej. Na ten temat dzisiaj w Super Raporcie i teraz już od razu zapraszam Janka Złotorowicza, zastępcę redaktora naczelnego, który także ma dla Państwa garść informacji dotyczących tego, co się dzieje na Ukrainie. No praktycznie całe wydanie dzisiaj na tych najważniejszych stronach poświęcone właśnie kwestii ukraińskiej. No tak, reagowaliśmy na to, co się wczoraj dzieje, no bo dzieje się, dzieje się. No też Państwo sami widzą, przecież rozmawiamy o tym codziennie i codziennie słyszeliśmy co innego. Już nie, zwariować można było, że tak kolokwialnie to ujmę, no bo raz było spokojniej, potem znowu alert, no teraz już jesteśmy w strefie czerwonej. No już wygląda na to, że mamy do czynienia z wojną. No my piszemy wprost dzisiaj. Putin dokonał rozbioru Ukrainy. Jeszcze też zacytuję parę wystąpień z jego, parę z elementów z jego wcześniejszego wystąpienia. Ukraina nigdy nie była prawdziwym narodem, a kraj w obecnym kształcie został całkowicie stworzony przez Rosję. I tak jak mówiłaś w domyśle też, bądź nie w domyśle, wprost było wyrażone. Przez Rosję radziecką, wręcz konkretnie nawet przez Włodzimierza Lenina. No jakaś przedziwna bardzo interpretacja. Też to wydaje mi się również pod naszym adresem, chociaż oczywiście ciężko się zgodzić z taką oceną, kraje
Europy Wschodniej przyniosły do NATO swoje kompleksy dotyczące rosyjskiego zagrożenia. Więc tak, to wszystko są kompleksy krajów Europy Wschodniej. Rosja jest... Generał Kocur mówił ostatnio u nas w programie, że Putin to diabeł. Tak, Rosja się nie zgodzi z taką teorią. No i jeśli Ukraina wejdzie do NATO, posłuży jako trampolina do ataku sojuszu na Rosję. No pytanie teraz, jak to będzie eskalować, w którą stronę pójdzie? No i pytanie, jak się zachowa ten blok cały państw zachodnich, bo na razie, szczerze mówiąc, po tym, co się wydarzyło wczoraj, to ja byłam przekonana, oczywiście biorąc pod uwagę deklarację wszystkich, że ta reakcja będzie zdecydowanie silniejsza. No już ta sobotnia konferencja monachijska wywołała wiele konsternacji i wiele zaniepokojenia. No póki co ONZ też na razie nie wychodzi na to, żeby miało być spójne, ale też trzeba pamiętać, że ONZ jest w sumie tak skonstruowany, że Rada Bezpieczeństwa ONZ jest jakby ciałem niezdolnym do podjęcia jakichkolwiek spójnych działań, więc tutaj nie było co liczyć. Na razie wiemy właśnie, że i też rozmawialiśmy o tym wczoraj, jeszcze wczoraj cytowałem Państwu wypowiedź rosyjskiej politolożki, która była przekonana, że ten apel o uznanie niepodległości tych dwóch republik to był wyraz niespójności rosyjskich elit, a nagle się okazuje, że wręcz przeciwnie, że to był element jednak jakiejś bardzo sprytnie przygotowanej gry, bo nagle to staje się podstawą dla tego całego bałaganu. No i rosyjskie wojska już dostały zgodę na, znaczy rozkaz wejścia. Tu nawet amerykański wywiad, my o tym dzisiaj piszemy, opisuje, jaki może być scenariusz tego ataku na Ukrainę. Shock and awe. Taka taktyka ma zostać zastosowana. Szoku i przerażenia. Że polega ona na wykorzystaniu swojej znacznej przewagi militarnej, strategicznej i technologicznej. Celem jest złamanie woli walki przeciwnika, tak aby jedyną możliwością wydała mu się pełna kapitulacja. Zdaniem ekspertów głównym celem ataku będzie Kijów. Jeżeli tak miałoby wyglądać, no to mielibyśmy do czynienia z... No to już jest na szeroką skalę. Całkowicie, absolutnie pełnoprawną, już taką wojną, no czy dodajmy, bo cały czas się zachowujemy tak, jakby wielu ludzi się zachowuje tak, jakby na Ukrainie panował pełen pokój i spokój, a nagle się zaukniło. Nie, no mamy tam wojnę od 8 lat. Że na wschodzie Ukrainy wojna trwa od dawna, tylko na razie udawano, bardzo sprytnie, głównie Rosjanom udawało się udawać, że jest to wojna, wewnętrzna wojna, domowa właśnie wojna o niepodległość tych wschodnich republik, a teraz już tą wojnę włącza się Putin. No, przerażająco się to, znaczy jak ktoś się interesuje historią XX wieku i widzi obrazki pod tytułem przywódcy zachodnich państw jadą na spotkanie z dyktatorem w sumie ogarniętym, już nie bójmy się tego ogarniętym militarnym. Zresztą mówię, znowu odwołam się do tego wywiadu wczoraj, to też tam wczoraj ta pani profesor opowiadała. No, dyktator ogarnięty po prostu manią stworzenia wielkiej, wielkiej Rosji, nowej wielkiej Rosji. Potem wracają do siebie, wszystko super, wszystko wspaniale, będzie pokój, załatwiliśmy pokój, po czym nagle wojska wkraczają. No, przypominają się najbardziej czarne scenariusze naszej europejskiej historii, i takiej najnowszej. I wbrew temu, co nam się wydaje, sprawa jest naprawdę bardzo blisko nas, więc takie bardzo lekkie, infantylne, powiedziałabym, i niefrasobliwe podejście do tego, co się dzieje na Ukrainie. Drodzy Państwo, nie popełniajmy tego błędu. Tak, no będziemy musieli wszyscy teraz bardzo, no będziemy oczywiście bardzo pilnie oglądać to, dobrze, co się wiem, dzieje. Że generał Skrzypczak już czeka, jest, więc już. Jeżeli jeszcze coś, nie, czy już wszystko... Nie, tylko chciałem tu zacytować parę wypowiedzi. O, to proszę, bo to akurat bardzo ważne. Tak, NATO wspiera suwerenność Ukrainy. To Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, wczoraj zaraz po tym wystąpieniu. Potępiam Rosję, która uznała niepodległość Doniecka i Ługańska w Ukrainie. Podważa to wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienie mińskie. NATO wspiera suwerenność integralną, integralność terytorialną Ukrainy. Wzywamy Moskwę do zaprzestania podsycania konfliktu i wybrania dyplomacji. Władimir Putin schował się pod stół ze strachu. Znaczy dodajmy, ja wiem, że może znowu nazbyt naiwnie, ale żeby zakończyć tym, znaczy jeszcze jesteśmy na tym etapie, że jeszcze dyplomacja jest możliwa. Oby, i jeszcze oby, można wyjść z tego kryzysu. Wojna jest najbardziej koszmarnym rozwiązaniem tej sytuacji, to tak, jest oczywiste. Tak, ale... Trzymamy rękę na pulsie. Trzyma Janek jako wicenaczelny. Lecisz, jak rozumiem, szykować ze Staszkiem jutrzejsze wydanie, także na pewno jutro do tego tematu będziemy oczywiście wracać. Zresztą przypuszczam, że on będzie dominował przez długi czas teraz. Janek Złotorowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do spokojnego zobaczenia. Dnia, mimo wszystko. Za chwilę Państwa gościem generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Wcześniej dwa słowa jeszcze od generała Bieńka, który powiedział wprost, w umyśle Putina Ukraina jest częścią Rosji. Zresztą wczoraj Putin potwierdził to w swoim przemówieniu. Putina nie stać jednak na długotrwały konflikt.
W umyśle Putina Ukraina jest częścią Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego. On jest wychowankiem szkoły KGB i w jego głowie jest niedopuszczalna myśl, że takie państwa jak Białoruś czy Ukraina, które wyłoniły się po rozpadzie Związku Radzieckiego, są jakimiś niezależnymi bytami. On nigdy nie dopuszcza do siebie myśli, że Ukraina może być częścią wpływu sfery zachodniej. Konwencjonalne siły zbrojne Rosji, jak pani widzi, przerzucane są z różnych okręgów, a to z dalekiego wschodniego, a to z północnego, a to z centralnego. Czyli widzimy, że mobilność wzrasta, ale też wybranych jednostek. Granica Rosji z sąsiadami to jest 15 tysięcy kilometrów, więc oni mają problem z obsadzeniem tego południowo-wschodniego odcinka granic z republikami tymi islamskimi, prawda? Widzimy, że koncentracja tych 150 tysięcy wojsk kosztowała ich mnóstwo czasu. Także na konwencjonalny atak na małą skalę ich stać, ale na prowadzenie działań zbrojnych na dłuższym, w dłuższym okresie czasu ich nie będzie stać. Ukraina nie została sama. Tak mocno, jak w tej chwili zaangażowały się państwa zachodnie i Stany Zjednoczone, tego nie obserwowaliśmy w czasie aneksji Krymu, w czasie powstawania pseudo-republiki Ługańskiej. Czy to będzie kontynuowane, o to pytam. Myślę, że będzie kontynuowane, bo jest to w interesie również Zachodu. Uważam, że powinniśmy wspomóc ich systemami walki obronnej, ale żołnierzy nie powinniśmy wysyłać, dlatego że każdy ma swój kraj. Ukraina nie jest w systemie obronnym. Nie mamy paktu wspierania się wzajemnego, jeśli chodzi o systemy obronne, niestety. Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Kłaniam się, panie generale. Witam panią, witam państwa, dzień dobry. Powiedziałabym właśnie dzień dobry, ale konsekwentnie twierdzę, że to nie jest dobry dzień, nie tylko dla Ukrainy, ale także dla nas, jako kiedyś strefu wpływów dawnego Związku Radzieckiego. Jak bardzo przeraziły pana wczoraj słowa Władimira Putina, który no właściwie odebrał niepodległość w swoich słowach i prawo do niezależnego bytu Ukrainie? Przede wszystkim to są złe czasy dla demokracji. Dla naszej demokracji, dla marzeniach naszych, dla naszych marzeń o demokracji. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji pod przewodnictwem Putina pokazały wyraźnie, że Putin traktuje sprawę z Ukrainą, rozbiór Ukrainy jako wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego. I nikomu nic do tego, co on będzie chciał zrobić w ramach swojego imperium, ponieważ on jest jedynym władcą tego imperium i on będzie decydował o przyszłości wszystkich części tego imperium. To jest sprawa pierwsza. Druga, Zachód wyraźnie od kilku dni izoluje od siebie, tak to odbieram, Ukrainę, pozbawi Ukrainę wsparcia, bo te takie pokrzykiwania, takie, nie wiem jak to nazwać inaczej, te nowomowy polityków zachodnich niczego nie wnoszą do tego, co się wydarzyło na Ukrainie. I w zasadzie to, co się dzieje, to, co grozi Zachód Putinowi, nie robi to na Putinie żadnego kompletnie wrażenia. On dokonuje aneksji tej części Ukrainy, którą uważa, że już może dzisiaj zająć i będzie dalej jego aneksja postępowała w miarę upływu czasu. On teraz będzie obserwował reakcji Zachodu, a ta reakcja jest wyjątkowo miękka, mimo tego, że obiecywano jak duże sankcje, retorsje w stosunku do Rosji. Okazało się, że te retorsje, które prowadzili Amerykanie, są, bym powiedział, proszę wybaczyć za kolokwializm żołnierski, kabaretowe. Nie robią wrażenia na nikim i świadczy to o tym, że Zachód poświęcił Ukrainę dla utrzymania, moim zdaniem, iluzorycznego pokoju, bo Putin na tym nie poprzestanie. No właśnie, nie poprzestanie na tym. Jakie będą jego dalsze kroki? Oczywiście to jest scenariusz bardzo, bardzo daleko idący. Zaraz wrócimy do tego najbliższego, czyli kwestii ukraińskich, ale czy to jest trochę tak, jak mówił w roku 2008 świętej pamięci Lech Kaczyński, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później kraje bałtyckie, a później przyjdzie czas na mój kraj. Takie słowa padły w 2008 roku. Zdecydowanie tak i to były prorocze słowa, bo jak Putin upora się z Ukrainą, a na pewno się upora, bo mu nikt tym już nie przeszkodzi, to zajmie się Przybałtyką, a konkretnie Łotwą i Estonią, gdzie w tej chwili na w tych państwach żyje duża mniejszość rosyjska. W związku z tym użyję tego samego argumentu, będzie bronił obywateli rosyjskich przed NATO, przed tymi rządami, które w tej chwili mają władzę na Łotwie i Estonii. I to jest jego kolejny krok.
Następnym krokiem będzie na pewno Polska. On Polsce nie daruje, on nas postrzega jako swojego najbliższego wroga w tej części Europy, bo my cały czas Putinowi dajemy do zrozumienia, że jesteśmy jego wrogiem, że nie zgadzamy się na to, co on robi, wspieramy Ukrainę. To wystarczy, żeby Putin na liście swoich wrogów umieścił nas na pierwszym miejscu. Ale co to znaczy Putin Polsce nie daruje? To znaczy będzie chciał nas wciągnąć do swojej strefy wpływów, ostatecznie skłócić z Unią Europejską i z państwami zachodnimi. Co to znaczy, że on nam nie daruje? No my jednak, nasza pozycja o tyle się różni od ukraińskiej, to truizm, ale warto podkreślić, no, że jesteśmy chociażby członkiem NATO i Unii Europejskiej. Owszem, tak, tylko proszę zobaczyć, że Putin od wielu lat, a przynajmniej od 2014 roku, demoluje Unię Europejską, wyrywa poszczególne państwa z szeregów Unii Europejskiej, chociażby, proszę zobaczyć, takim przykładem klinicznym są Węgry, gdzie Orban jeździ do Putina z hołdami, a Putin obiecuje, że pomoże mu wygrać wybory na Węgrzech, bo przecież wiadomo, że te wybory Orban może przegrać, przynajmniej takie są sondaże, więc jeżeli Putin włączy się ze swoją propagandą, swoimi trollami w wsparcie Orbana, Orban może te wybory wygrać. Zatem demoluje Unię Europejską, a kolejnym krokiem to będzie sobie nie NATO. Jeżeli uda się jemu zdemolować Unię Europejską, NATO popęka, to wtedy Polska będzie dla niego łatwiejsza do ogarnięcia, jeżeli chodzi o wprowadzenie wpływów, być nawet w Polsce rządów przychylnych jemu, żeby Polska wróciła do strefy wpływów Imperium Rosyjskiego. To byłby najgorszy scenariusz na naszej historii, ale to prezydent Kaczyński przewidział. Panie generale, czy w obecnej sytuacji, ja nie chcę pana wciągać się za bardzo w politykę, ale w tym kontekście jest to ważne pytanie. Czy pana zdaniem w tej chwili rząd, polski rząd powinien diametralnie i natychmiastowo zmienić swoją politykę względem sojuszników i takich przyjaźni, cudzysłowie, politycznych i dyplomatycznych? No bo doskonale wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie za największego sojusznika w Unii Europejskiej uważa Węgry, Viktora Orbana. Spotyka się z Marine Le Pen, która jest finansowana przez Władimira Putina i z ludźmi, którzy czczą go, nosząc nawet koszulki z jego wizerunkiem. Teraz pytanie, czy to jest ostatni moment, żeby zrobić krok wstecz? Dokładnie tak. I zarówno Orban, jak i pani Le Pen nie gwarantują Polsce przyszłości, nie gwarantują rozwoju w ramach demokracji, w warunkach demokracji. To są ludzie, którzy sprzyjają Putinowi i autokratyczne rządy są dla nich najlepszym rozwiązaniem. Zatem to nie jest droga do Polski. Absolutnie, jeżeli chcemy wpaść w sidła Putina, to bratajmy się dalej z Orbanem, z panią Le Pen, uważajmy ich za autorytety. Są to ludzie, którzy są wrodzy demokracji, są to sojusznicy Putina, zresztą w dużej części sowicie przez niego opłacani. To jest niedopuszczalne. Wracając do kwestii ukraińskiej, panie generale, czy my już mamy do czynienia z rozbiorem Ukrainy? Tak, oczywiście. Wprowadzenie wojsk, w sumie niewielkich sił do Doniecka i Ługańska nie stanowi jeszcze elementu agresji rosyjskiej, bo to tylko w zasadzie te wojska wchodzą na tereny, które już wcześniej były zajęte przez separatystów. Ale w tej chwili Putin obserwuje, co zrobi Zachód, a Zachód widać wyraźnie, że praktycznie nic nie robi, a zatem ma przyzwolenie na kolejne działania i nie będzie wielkoskalowej agresji, ale będzie kąsał Ukrainy fragmentami, wyrywał jej ciało, włączając je do tych już uznanych republik donieckich i ługańskiej. Czyli tak zwana taktyka salami. Dokładnie tak, taktyka salami to jest jego sprawdzona taktyka, on ją konsekwentnie będzie realizował, a Zachód będzie je powoli, te wszystkie jego rozwiązania terytorialne kosztem Ukrainy akceptował za cenę, powtarzam, iluzorycznego pokoju, który sobie politycy zachodni chcą zagwarantować. Wczoraj bardzo mocne słowa ze strony prezydenta Ukrainy i trudno się dziwić padły, także w kontekście państw zachodnich właśnie. On powiedział tak, że ważne jest, aby zobaczyć, kto tak naprawdę jest naszym prawdziwym przyjacielem i prawdziwym partnerem. Czyli tak jakby prezydent Zełenski już czuł, że Zachód się powoli wycofuje. Znaczy symptomy tego, że Zachód się wycofuje, to było widać od kilku tygodni, szczególnie po postawie Niemiec i Francji, które próbowały rzekomo zażegnać ten konflikt, a w zasadzie tak na drugą sprawę układali się z Putinem i moim zdaniem i Macron i kanclerz Niemiec porozumieli się co do ustępstw na rzecz Putina, poświęcili
Ukrainy. Ukraina jest w tej chwili w izolacji, sama została i w zasadzie oddana na pożarcie Putinowi, co on będzie skutecznie realizował przy cichej akceptacji czołowych, kluczowych polityków Zachodu, którzy są nieprawdopodobnie wystraszeni postępowaniem Putina. Ja tego nie rozumiem i widać wyraźnie, że Europa słabnie z dnia na dzień i izolacja Ukrainy jest dowodem na to, że Europa jest bezsilna. Jeżeli Unia Europejska jest bezsilna, to i bezsilne jest NATO. No dobrze, panie generale, a gdzie w tym wszystkim są Stany Zjednoczone? Gdzie jest Joe Biden, który bardzo mocno tę sprawę do tej pory prowadził? Jego sekretarz Antony Blinken, cała administracja amerykańska, która stawiała sprawę, no może nie na ostrzu noża, ale w sposób bardzo jednoznaczny. Bo cały czas mówimy o Francji, o Niemczech, o krajach z Unii Europejskiej. No to ja pytam o Stany Zjednoczone, najważniejszy kraj Paktu Północnoatlantyckiego. Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone mają dwa teatry działań wojennych, tak mogę to nazwać. Jeden to jest europejski, gdzie są członkiem NATO i dbają o interesy swoje w NATO. Drugi to jest Pacyfik, Indo-Pacyfik, gdzie może dojść do konfrontacji z Chinami, gdzie Chiny bardzo mocno wyzywają, bym powiedział, Stany Zjednoczone do konfrontacji w interesie swoim, ponieważ Chińczycy cały czas myślą o Tajwanie i o problemach, które są z tym związane, jeżeli chodzi o Morze Południowochińskie, gdzie Chińczycy budują swoje bazy, Amerykanie się to nie godzą, w związku z tym obszarem szczególnego, strategicznego zainteresowania dla Amerykanów jest Indo-Pacyfik, Europa w drugiej kolejności. Biden widać wyraźnie po tych sankcjach, które podpisał dzisiaj w nocy, spuścił z tonu. Jest to niepokojące, spuścił z tonu, bo wydaje się, że groźby jego były dużo groźniejsze niż to, co zrobił tym podpisem, jeżeli chodzi o te sankcje. To jest moim zdaniem nie do końca wypełnił to, co deklarował. Panie generale, ja bardzo przepraszam z góry, bo prawdopodobnie to moje pytanie będzie nacechowane niezwykłą dozą naiwności, ale dlaczego tak się dzieje? Znaczy, dlaczego kraje zachodnie tak bardzo boją się Putina? Przecież Putin, proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, ale w obliczu no, takiej niezachwianej solidarności, jedności wszystkich państw zachodnich byłby bezsilny. Czy to jest trochę tak, że jak zwykle, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to po prostu chodzi o pieniądze? Dokładnie tak. Polityka to jedno. Polityka, która jest adresowana do takich obywateli jak pani, jak i ja, to polityka wypełniona hipokryzją polityków zachodnich głównie, a generalnie chodzi o pieniądze, chodzi o powiązania biznesu zachodniego, francuskiego, niemieckiego z biznesem rosyjskim, z oligarchami rosyjskimi, którzy mają w kieszeni wielkich biznesmenów niemieckich i francuskich w szczególności. A zatem nie liczmy na to, że cokolwiek ulegnie zmianie w polityce, ponieważ polityką reguluje pieniądz, biznes. W związku z tym to, co politycy deklarowali do tej pory, okazało się wielką hipokryzją ze strony Unii Europejskiej, ze strony NATO, bo na dobrą sprawę Ukraina została sama. Panie generale, Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, mówi tak: Zachód powinien przyjąć Ukrainę do NATO. Teraz i natychmiast. Tylko to może zmienić politykę Putina. Nie było warunków do tego, żeby Ukraina stała się państwem NATO, członkiem NATO. Pewnie w przyszłości można by było to rozważać, ale w tej chwili już jest po bitwie. Ukraina została przez Europę utracona. Nie ma powrotu do tej sytuacji, przynajmniej w ciągu najbliższych 100 lat. Panie generale, ale naprawdę pan uważa, że to już jest sprawa stracona, że te najbliższe dni jeszcze nie mogą przynieść jakiegoś przełomu? No, Wołodymyr Zełenski wezwał wczoraj do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, OBWE, do zwołania formatu normandzkiego. Pana zdaniem to już naprawdę nic nie da? Rosjanie się z nikim liczą. Putin w Radzie Bezpieczeństwa w ONZ-cie ma Chiny, które zawsze protestują wszystkie kwestie, które mogą być zarzucane Rosji. Jeżeli chodzi o porozumienia budapesztańskie, czy mińskie, czy ten normandzki forum, to dla niego nie ma żadnego znaczenia. To jest polityka, to jest gra Zachodu. Putin patrzy na to łaskawym okiem, a swoje cele będzie realizował, a rozbiór Ukrainy jest dla niego celem zasadniczym.
Prezydent Ukrainy wczoraj powiedział bardzo znamienną rzecz, że to już nie jest rok 2014, że to jest rok 2022 i Ukraina jest zupełnie innym krajem. I teraz pytanie, jakiej odpowiedzi ze strony Ukrainy my się możemy spodziewać, no, także wobec tych lokalnych konfliktów, żeby nie powiedzieć lokalnej agresji zbrojnej. No, wiemy, że Ukraińcy to gorące głowy, gorące serca, przygotowują się już od wielu tygodni do ewentualnej inwazji Federacji Rosyjskiej. Czy pana zdaniem będziemy mieli do czynienia no, z szeroko zakrojonym, czy tak to nazwę w cudzysłowie, rozlewem krwi? Znaczy operacje Rosjanie rozpoczęli. W tej chwili już są w kontakcie ogniowym z wojskami ukraińskimi w rejonie Donicka, Ługańska. Czyli operacja się zaczęła. Będzie trwała wymiana ognia. Będzie ona kilkudniowa. Dopóki Putin nie podejmie decyzji o wprowadzeniu kolejnych sił na inne tereny. W tej chwili Putin przygotowuje, moim zdaniem, rewolty w różnych rejonach Ukrainy siłami armii Wagnera, siłami ludzi, którzy sprzyjają jemu, znaczy tym Wagnerowcom, i wywoła kilka lokalnych powstań, gdzie powstańcy poproszą, podobnie jak Donieck i Ługańsk, o wsparcie armii rosyjskiej. To będzie bilet dla Putina na to, żeby mógł wejść tam w nowe rejony na Ukrainie, może Mariupol, może inne rejony. W każdym razie skrawek po skrawku będzie wydzierał Ukrainie, właśnie wywołując powstania, rebelie i udzielając pomocy wojskowej rebeliantom, którzy są nękani przez Ukraińców, mordowani przez Ukraińców. Wszystko to, co chce propaganda rosyjska. I naprawdę pan uważa, panie generale, że Zachód się będzie biernie temu przyglądał i nie dawał na przykład wsparcia osobowego Ukrainie, ponieważ powie, że ona po prostu nie jest w żadnych sojuszach, nie jest objęta wzajemną pomocą i tyle? Proszę panią, politycy Zachodu są hipokrytami. Do tej pory nie zrobili nic, żeby Ukrainie pomóc. Był czas na to, żeby Ukrainie pomagać. Czas zmarnowano, a teraz Putin już nie da im szansy na to, żeby w jakikolwiek sposób mogli Ukrainie pomóc. Zmarnowali czas, zmarnowali szansę, zmarnowali Ukrainę. A jak pan widzi prawdopodobieństwo rozlania się tego konfliktu na całą Ukrainę, czyli na przykład wejście wojsk rosyjskich do Kijowa, bo są też tacy, którzy stawiają tezę, że nawet i do tego może dojść? Jeżeli będzie Ukraina cały czas rozrywana, będzie rozbierana Ukraina, to moim zdaniem do tego dojdzie z czasem, oczywiście nie od razu. W przypadku, gdyby doszło do większej aktywności armii ukraińskiej, to prawdopodobnie Putin wykona uderzenie na Kijów wzdłuż linii Kijów-Odessa, odetnie wschodnią część Ukrainy od Ukrainy, będzie ją okupował, może niekoniecznie okupował, bo tam jest dużo obywateli pochodzenia rosyjskiego sympatyzujących z Rosją, natomiast moim zdaniem zachodniej części Ukrainy brał nie będzie, dlatego że tam sobie zgotuje Afganistan. Tam są Ukraińcy, którzy nie mają sympatii do Putina, nie mają sympatii do Rosji. Uwierzyli w to, że mogą być suwerennym państwem, niepodległym i będą się bić o tą niepodległość. Putin o tym wie, bo to będzie go dużo kosztowało. A zatem to będzie w tej chwili, tak jak pani powiedziała, strategia salami, odcinanie po kawałku, ale powtarzam, do linii Dniepru i Odessy dalej nie posunie się, bo to może go kosztować drugi Afganistan. Panie generale, a teraz takie pytanie, dlaczego pana zdaniem tak wielu ekspertów, wielu strategów, analityków się pomyliło, jeśli chodzi o przewidywanie tych kolejnych ruchów Putina? Przed panem słyszeliśmy m.in. generała Bieńka, który powiedział, że nigdy takiej jedności i solidarności z Zachodu nie było, że Putin nie posunie się dalej, że Putinowi ta wojna się nie opłaca, że go na nią nie stać, że w tej chwili no, Ukraina jest już bliżej Zachodu niż wpływów Federacji Rosyjskiej. W związku z tym to, o co walczy Putin, to jest powrót do stołów negocjacyjnych największych tego świata, ale to mu wystarczy, że on na Ukrainę ręki w takim kontekście, w jakim zrobił to wczoraj, ręki nie podniesie. Co się takiego wydarzyło, że wszyscy tak bardzo się pomylili? Znaczy przede wszystkim Putin manipulował politykami Zachodu, cały czas łudząc ich nadzieją, że coś z tej dyplomacji wyjdzie. Pozbawił ich złudzeń swoimi działaniami przed tygodniem czasu, kiedy moim zdaniem w ciągu dwóch tygodni, pierwszej połowy lutego, ściągnął do rejonu Ukrainy, do granicy z Ukrainą, ściągnął kolejne siły wojskowe z rejonu Centralnego Okręgu Wojskowego i Wschodniego Okręgu Wojskowego. A zatem świadczy to o tym, że Putin przygotował tę agresję, cały czas manipulował politykami, Ławrow również brał w tym udział i to, jak mówię zawsze, dyplomacja rosyjska jest
bardzo dobrą dyplomacją i to widać, jak dobrze manipulowali Zachodem, politykami zachodnimi, zabiegi Putina, zabiegi Macrona, kanclerza Niemiec, świadczą o tym, że Putin grał nimi i wykorzystał ich do swoich celów, moim zdaniem mocno ich ośmieszając, a jednocześnie przygotował tą agresję militarną na Ukrainę. Ja nie miałem wątpliwości, że będzie militarna interwencja Rosji na Ukrainie. Nie mówiłem o wielkoskalowej operacji, bo to mogłoby spowodować wojnę. Natomiast tak jak Putin to zaplanował, on to realizuje, ma zgromadzone w tej chwili przy granicy z Ukrainą w ramach tego maskowania operacyjnego zgromadził siły, moim zdaniem 4-5 korpusów armijnych, to jest około 150, a może nawet więcej tysięcy żołnierzy, które pozwalają mu na wybranych kierunkach, wybranych rejonach uzyskiwać przewagę nad wojskiem ukraińskim. No i nie wolno, panie generale, przepraszam, wejdę w słowo, zapominać o tym, że Białoruś jest także zwarta i gotowa do pomocy. Białoruś jest częścią wojsk rosyjskich, ponieważ od 8 lat armia białoruska jest dowodzona operacyjnie przez wojsko rosyjskie. Łukaszenka czasami pokazuje się w mundurze, ale Putin mu to wojsko pozwoli wziąć tylko na defiladę. Mhm. Łukaszenka nie ma nic do dowodzenia częścią swojej armii, ponieważ ona jest częścią armii rosyjskiej i ona będzie wykonywała wszystkie zadania zgodnie z decyzjami dowódców rosyjskich. Panie generale, jeszcze tak na koniec. Polska w tej chwili przewodniczy OBWE. Czy, a jeżeli tak, to jaką rolę my w tym kontekście i w tym konflikcie mamy do odegrania? Czy nie mamy żadnej tak naprawdę, biorąc pod uwagę taki realpolitik? Znaczy generalnie Putin nie liczy się w ogóle z OBWE, on się z nikim nie liczy, z żadną strukturą organizacyjną, która rzekomo ma gwarantować pokój w Europie. W związku z tym moim zdaniem traktujmy to OBWE jako koło dyskusyjne, które mówi o tym, że coś trzeba zrobić, coś dla kogoś trzeba zrobić, że trzeba wysłać obserwatorów. To nie ma żadnego znaczenia, to nie zmieni w ogóle sytuacji i pozostaniemy na to, że przy tym, że OBWE to takie koło dyskusyjne polityków, którzy dyskutują o poprawie świata, ale nie poprawiają tego świata. Czyli tak jak mis świata życzę sobie pokoju na świecie troszeczkę, tak to można porównać. Panie generale, na sam koniec, jaka powinna być reakcja Zachodu, żeby Putina powstrzymać? Znaczy, jakiego typu decyzje powinny zostać podjęte? W takim idealnym świecie, gdyby się okazało, że Zachód jest solidarny, że jest skłonny rzeczywiście Ukrainie pomóc do końca, to co by Putina mogło powstrzymać? Na pewno nie parcie do wojny. To po pierwsze, to wykluczam i nie powinniśmy grozić Putinowi wojną, natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby Putina izolować politycznie i ekonomicznie. Jeżeli tego się nie zrobi, to Putin będzie robił to, co robi. A widać wyraźnie, po Zachodzie nie ma siły do tego, żeby sprawić to, żeby Zjednoczony Zachód politycznie i ekonomicznie izolował Rosję. Jeżeli tego nie zrobi, Rosja będzie imperium. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Panie generale, bardzo dziękuję, szczególnie, że pan przerwał dla nas swoją trasę w kierunku Poznania chyba, więc tym bardziej dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko i do zobaczenia, mam nadzieję, w odrobinę chociaż lepszych okolicznościach. Pozdrawiam. Dziękuję. Miłego dnia, spokojnego dnia przede wszystkim. Wzajemnie. Do widzenia. Już za chwilę Państwa gościem Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Wcześniej dwa słowa od Antoniego Dudka, profesora, który kreślił wczoraj różne scenariusze rozwoju sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, ale co do jednego, tutaj wchodzi w grę polityka, nie miał wątpliwości. Im gorsza sytuacja dla Ukrainy, tym będą rosły notowania Prawa i Sprawiedliwości. Kryzys wokół Ukrainy go zablokował i ten kryzys zresztą jest kluczem do odpowiedzi na wszystkie możliwe dzisiaj pytania w polskiej polityce, bo my nie wiemy, co się za chwilę wydarzy na wschodzie i w zależności od tego, co się wydarzy, kompletnie inną politykę będzie prowadził wewnętrzną prezes Kaczyński, dlatego że to jest rzeczywiście najpoważniejszy kryzys międzynarodowy po roku 89, to z czym mamy w tej chwili do czynienia. Jeśli tam się zacznie wojna, to polska polityka ulegnie gwałtownej zmianie wewnętrznej i to powiem wprost, jeśli Putin uderzy, notowania PiSu pójdą bardzo w górę i wtedy różne scenariusze są możliwe, łącznie z przedterminowymi wyborami, żeby ten skok w górę skonsumować. Choć wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo to musiała być taka pełnoskalowa wojna z zajęciem Kijowa i tak dalej, ale to na pewno PiSowi pomoże, bo tak już jest i to mamy
doświadczenie choćby z kryzysu białoruskiego ostatniego, kiedy notowania PiS-u przestały spadać. Po prostu w sytuacji zagrożenia międzynarodowego ludzie się konsolidują wokół aktualnego rządu, w tym wypadku rządu PiS-u. Panie profesorze, a jeżeli to będzie interwencja na mniejszą skalę, interwencja lokalna, bo niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle najbardziej prawdopodobny scenariusz, że Putin nie uderzy szerokoskalowo, tylko rzeczywiście na tę mniejszą skalę, ale jednak jakaś forma wojny będzie. No więc wie pani, jeżeli tak, to proporcjonalnie efekt oddziaływania tego na sytuację w Polsce będzie mniejszy i bardziej krótkotrwały, jeżeli to będzie po prostu tylko... Bo tak naprawdę ta wojna trwa od 2014 roku. No tyle tylko, że przestaliśmy się tym interesować, bo tam ofiar było mało w tych ostatnich latach, bo to nasilenie walk było mniejsze, więc teraz będzie trochę większe, ale to wszyscy się oswoją po kilku miesiącach. Wszystko wróci do normy, czyli tak jak trochę z granicą polsko-białoruską. Tam ciągle też są próby przechodzenia tej granicy, ale dzisiaj już to przestaje oddziaływać na polską politykę. Oswoiliśmy się z tym i tyle. Więc tutaj właśnie to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć, ale tak jak powiedziałem, no, najbliższe dni przesądzą o tym, jaka będzie skala agresji rosyjskiej, czy w ogóle ona będzie, bo jest też najbardziej optymistyczny scenariusz, że Putin w ogóle się wycofa. I wtedy znaczenie tego dla polskiej polityki wewnętrznej będzie ograniczone, chociaż PiS i tak już na tym skorzystał. Tu nawiązuje do tego, o czym pani wcześniej mówiła z posłem Tomczykiem, mianowicie o tym, że udało się prezydentowi Dudzie, a także rządowi Morawieckiemu wyjść częściowo z międzynarodowej izolacji za sprawą tego wszystkiego, co się dotąd wydarzyło. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Nie będę konsekwentnie mówić dzień dobry, przywitam pana po prostu. Witam. Ja jestem po długiej rozmowie z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, szczerze wbiło mnie w fotel to, co mówił, bo powiedział między innymi tak, Putin Polsce nie daruje, my będziemy kolejni. Mówił o tym, że mamy w tej chwili już tak naprawdę rozbiór Ukrainy, że Putin demoluje Unię Europejską, że Zachód oddał Ukrainę na pożarcie Putinowi, że Biden spuścił z tonu i że tak naprawdę Ukraina została sama. Ja mówiłem to od lat, że to w tym kierunku prowadzi. Kluczem jest teraz mobilizacja w Polsce, a nie straszenie ludzi. Politycy, komentatorzy nie są od tego, żeby straszyć, są od tego, żeby podawać prawdziwe fakty i dawać... Co to znaczy mobilizować? To znaczy pokazywać, co jest dzisiaj najważniejsze. Na przykład wczoraj część polityków zajmowała się tym, żeby odwołać dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Po co dzisiaj się tym zajmować? Ludzie muszą mieć poczucie, że władza jest poważna, i że władza jest gotowa na przykład na konsekwencje tej wojny dla Polski. Ale to już panu odpowiadam, że Prawo i Sprawiedliwość od zawsze, od roku 2015 w taki sposób prowadzi politykę, że pod kołdrą bardzo ważnych wydarzeń załatwia zdecydowanie mniej, ale dla siebie istotnych. Niech ich ręka boska broni, żeby nie przyszło im do głowy traktować tej wojny jako politycznego złota, jak to oni mówią. Mnie kompletnie nie interesuje to, kto na tym w Polsce politycznie zyska. Mnie interesuje to, jak na tym stracą Polacy i co możemy zrobić jako politycy, żeby te straty były jak najmniejsze i żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Nie ma co straszyć Putinem. Być może jestem jedną z niewielu osób w Polsce, które z Putinem naprawdę osobiście w cztery oczy długo rozmawiały. I nie odczuwałem żadnego strachu. Odczuwam strach przed jego polityką, ale tylko wtedy, jeśli politycy się go boją, jeśli Zachód nie wie, jeśli nasi partnerzy na Zachodzie nie wiedzą, co mają zrobić. No ale właśnie z taką sytuacją w tej chwili mamy do czynienia, panie pośle. Naszą rolą jest mobilizować. Miejsce polskiego premiera jest dzisiaj polecieć do Berlina, polecieć do Paryża, polecieć do Stanów Zjednoczonych. Mam dosyć tego narzekactwa w Polsce i cały czas kalkulowania, która partia na tym wygra. To nie jest poważne podejście. My musimy rozumieć, co się stało. To jest kolejny etap. Przecież wcześniej była Gruzja. Był Lech Kaczyński w Gruzji. No to pamiętamy, jest, ja dzisiaj się powoływałam na słowa Lecha Kaczyńskiego z roku 2008. Gruzja, Ukraina, państwa bałtyckie i mój kraj. Wszystko się sprawdza. Później było wejście, interwencja na Ukrainie w 2014 roku, aneksja części jej terytorium. My nie mamy żadnego nowego sygnału. Niech się teraz wszyscy nie budzą i nie udają, że czegoś się dowiedzieli wczoraj. My politykę Rosji bardzo dobrze znamy. Ostrzegam teraz przed proponowaniem nowego kontraktu gazowego z Rosją. Już chyba każdy widzi, ile warte są układy i ustalenia z Putinem. Putin się nie cofnie, on musi dostać twardą, jednoznaczną odpowiedź. Kiedyś opowiedział mi ktoś taką anegdotę z linii lotniczych, że w jednych liniach lotniczych na Zachodzie uczyli, jak rozmawiać z przedstawicielami różnych narodów. I w tych kulturalnych liniach lotniczych mówili, żeby nie mówić do Rosjan, czy mógł pan zasłonić okno. Tylko po prostu mówić zasłoń okno.
To jest anegdota, która pokazuje pewne kulturowe kody i która powinna też obrazować to, co dzisiaj się dzieje. Putin powinien dostać twarde nie. Twarde nie to jest także nasz pozytywny plan dla Ukrainy i dla Gruzji i dla Mołdawii. Panie proszę, proszę się nie obrazić, ale ja mam wrażenie, że pan żyje w jakimś idealnym świecie, bo to się nie dzieje. To się nie dzieje. Panie to się redaktor. Były bardzo mocne przecież zapewnienia i deklaracje między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Widział pan wczoraj ten, nieładnie mówiąc, statement administracji amerykańskiej. No przecież to jest śmiech na sali po prostu. Jest wstępny pakiet. Ja mówię to i zachowuję się tak, jak w moim przekonaniu powinien zachowywać się polski polityk. Znaczy, mówię, co trzeba zrobić i jestem gotów w tym uczestniczyć. I na ile mogę, w tym uczestniczę. I nie zajmuję się straszeniem ludzi, bo my nie jesteśmy od tego, żeby straszyć. Biden wczoraj dał pierwszą turę sankcji. Ona dotyczy wyłącznie takich podstawowych kwestii związanych z nielegalnym uznaniem nieistniejących państw. Sprawa, na którą rosyjscy oligarchowie i cała rosyjska administracja jest gotowa od wielu, wielu miesięcy. I śmieje się wszystkim nie, twarz, mówiąc, na nas nie robi to wrażenia. I taka jest prawda. Ale my nie o tym mówimy. Tylko jak będziemy siedzieli w Polsce i narzekali, to niczego nie zrobimy. Ale jak nie będziemy mówić, jak jest, to też do niczego nie dojdziemy. Ale przecież to ja mówię od lat, jak jest. Mało jest osób. Ja kilka dni temu mówiłem precyzyjnie, co się stanie. Mogę pani powiedzieć, dać zaklejone kopercie, co się dalej stanie, bo jeżeli ktoś się zajmuje polityką wschodnią, doskonale wie, co zrobi Putin. Mhm. Teraz pod jakimś pretekstem będzie starał się wprowadzić wojska do tych dwóch obwodów na Donbasie, następnie będzie starał się to rozszerzyć, bo przecież już tak to robi w Gruzji, my dobrze to znamy. Następnie, co wynika wczoraj z jego przemówienia, trzeba je uważnie wysłuchać. Mhm. Z tego przemówienia wynika, że posunie się dalej. Ja uważam, że posunie się w kierunku Gruzji, a także Mołdawii. Teraz kluczowa kwestia to jest tak. Niech Unia Europejska wypełni swoje zobowiązanie z umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Niech sobie wszyscy politycy przeczytają pierwszy artykuł tych zobowiązań. To są zobowiązania trochę jak do NATO. My jesteśmy zobowiązani im dać dzisiaj bezpieczeństwo na mocy umowy stowarzyszeniowej. Oni mają umowy stowarzyszeniowe, więc są częściowo, można powiedzieć, członkami Unii. W sensie gospodarczym są jeszcze w większym stopniu częściami Unii, dlatego że mają umowę o wolnym handlu. My tam sprzedajemy swoje produkty. Teraz jest czas wezwać Europę i pokazać, to jest nasz interes. Otwieramy drzwi do Unii, otwieramy drzwi do NATO. Ale pan uważa, że premier Mateusz Morawiecki to zrobi? Albo prezydent Andrzej Duda? Albo Zbigniew Ziobro? Ale dzisiaj nie jest czas na to, żebym ja z nimi polemizował. Ja z nimi polemizuję całe życie, bo jestem w opozycji. A dzisiaj chcę im mówić, co mają robić. Żebyśmy solidarnie od nich oczekiwali aktywności, żeby się nie zajmowali głupotami. Jest posiedzenie Sejmu. Ciekawe, z czym przyjdą na posiedzenie Sejmu. My, jako opozycja, będziemy... Z awanturą o likwidację Izby Dyscyplinarnej, panie pośle. Będą ciągle nawalali w naszych sojuszników na Zachodzie i w tych samych wywiadach narzekali, że oni nam nie pomagają. No właśnie, o to jeszcze chciałam pana zapytać, tak przy okazji, też włączając w to wszystko polską politykę, jak bardzo niebezpieczne jest w tej chwili to, co robi Zbigniew Ziobro, czyli próba przedstawienia Unii Europejskiej jako naszego największego wroga, który czyha na naszą suwerenność, w sytuacji, w której mamy taką, a nie inną okoliczność na terytorium Ukrainy. Apeluję do wszystkich polityków w obozie rządowym. Dzisiaj nie jest czas na wypominki, nie będziemy się zajmowali ani tymi herbatkami z Le Pen, ani walkami z Unią. Przyjdzie na to czas. Ale dzisiaj się skupcie, ludzie, na tym, żeby Polakom zapewnić bezpieczeństwo. A to oznacza, że naszym sojusznikiem są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany, Hiszpania itd., itd. A naszym przeciwnikiem, naszym wrogiem jest Kreml i Putin. I my powinniśmy dzisiaj dopilnować tego, o czym mówił Churchill, że trzeba bronić jednego domu. To jest takie stare szkockie przysłowie. Bronić jednego domu, to wtedy obronimy więcej. Dzisiaj trzeba bronić Ukrainy, bo my bronimy nie Ukrainy, tylko prawa międzynarodowego. Zasad bronimy. I powinniśmy pokazać, że mamy w tym momencie plan. To świetnie. Dzisiaj mnie pani nie namówi ani na jedno słowo. Okej, ale widzi pan, że przywódcy państw zachodnich tak nie odbierają tego jak pan. To już widać. Dlatego, że my jesteśmy najbardziej zagrożeni i właśnie dlatego my musimy być najbardziej aktywni. Zmieńmy to nasze myślenie, zmieńmy polskie myślenie polegające na tym, że siedzimy w Warszawie, chodzimy po studiach i narzekamy na wszystkich. W sytuacji, w jakiej my znaleźliśmy się, jeżeli chodzi o zajmowanie jakiejś pozycji, tak to nazwę, w Unii Europejskiej, naprawdę pan uważa, że w tej chwili ktoś usiądzie z nami do stołu i będzie, o tak, Polska ma rację. Z Polską tutaj trzeba się liczyć, Polski trzeba posłuchać. No, są związki przyczynowo-skutkowe. Skutek jest taki, że w tej chwili wypadliśmy z tego głównego stołu w Unii Europejskiej. Ten rząd jest słaby. On sobie nie daje rady w polityce z naszymi sojusznikami na Zachodzie. Ten rząd miał nawet kłopot niedawno, żeby rozpoznać, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem, bo ja jeszcze miesiąc temu, jeszcze dwa miesiące temu słyszałem, że nasza suwerenność zagrożona jest z Brukseli. Jeszcze niedawno słyszałem, że trzeba zawierać nowy kontrakt jamalski z Putinem. Ale wie pani, są momenty naprawdę poważne. Znaczy, jeżeli ja dzisiaj do pani przyjdę i będę rozmawiał o tych dyrdymałkach, o których oni chcieliby dzisiaj dyskutować i ktoś to pokaże za 10 lat, to ja się będę wstydził. Ja chcę, żeby było jasne, że w odpowiednim momencie
ja i wielu moich koleżanek i kolegów, wiele moich koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej mówiliśmy o tym, dobrze, co jest naprawdę istotne. Panie Boże, to kawa na ławę w sensie takim bardzo konstruktywnym, bo powiedział pan, że nawet jeżeli będzie taka potrzeba, to jest w stanie pomóc. Czego oczekuje pan od rządu i czego oczekuje pan od prezydenta w danym momencie, w chwili, w której znaleźliśmy się w tym, wszyscy, jakby od nie było? Rządu oczekuję i od prezydenta oczekuję, żeby pojechali na zachód i otwierali drzwi do Unii i do NATO, czyli po prostu perspektywa wejścia do NATO dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, jeżeli te państwa chcą, w dwóch przypadkach bez wątpienia chcą, w trzecim też chyba, to jest zobowiązanie z 2008 roku. Po drugie, wejście do Unii, plan wejścia do Unii dla tych trzech państw. One mają już tak zaawansowane umowy, najbardziej na świecie zaawansowane umowy handlowe z Unią Europejską. To powinny być dzisiaj już otwarte drzwi. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Po trzecie, przygotowania się na uchodźców, ich może być sporo. Także taki wariant bardzo pesymistyczny, czyli na przykład około 1 miliona uchodźców. To oznacza, że trzeba już dzisiaj rozmawiać z samorządami. Wczoraj rozmawiałem o tym długo. Między innymi, w ubiegłym tygodniu pierwsze były ruchy. Między innymi z panią prezydent Gdańska Dulkiewicz, ale myślę, że samorządy są gotowe na tę współpracę, jestem tego pewien. Trzeba rządu, który to zrozumie i już dzisiaj będzie się szykował do współpracy z samorządami, z kościołami, z organizacjami pozarządowymi. Ale to już powinno się chyba dziać teraz, ale to się nie dzieje. No tak, ale pani Mirka, co teraz trzeba zrobić? Zostały wysyłane przez wojewodów zapytania do samorządów, czy ile miejsc ewentualnie mają. A to chyba wszystko, co, o czym pan mówi, już powinno się dziać, prawda? To już powinno działać. Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Donalda Tuska, koniec tych zabaw w łapki, że oni kogoś nie zaproszą. Dzisiaj Polski nie stać na to, żeby... Ja nie mówię dlatego, ja to mówię po prostu tak, jak czuję w duszy. Że gdybym ja był na ich miejscu, wziąłbym do stołu wszystkich, którzy coś mogą pomóc. A nie tak, jak ostatnio zrobili Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bez polityka, który jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych, a może najbardziej znanym polskim politykiem urzędującym na świecie. Co to w ogóle ma być? Co to jest za państwowe myślenie? A w czym im to przeszkadza? Trzeba mobilizować partię z Europejskiej Partii Ludowej. To jest bardzo istotna sprawa w skali całej Unii Europejskiej. No to są rzeczy, które no dobrze, dzisiaj trzeba zrobić. A nie powiedział pan o jednej bardzo istotnej rzeczy. Bo jeszcze o wielu rzeczach nie powiedziałem. A nie powinien pan w pierwszej kolejności powiedzieć ludzi, opamiętajcie się, przestańcie spotykać się w Hiszpanii z Orbanem, z Le Pen i z ludźmi, którzy wyznają Władimira Putina? Bo myśmy o tym ostatnio rozmawiali. Ja sobie dzisiaj przysięgłem, że dzisiaj nie będę o tym mówił. Ale to jest ważne. Ja wiem, że to jest ważne, tylko dzisiaj nie jest czas na wypominki. Ja ale ja nie mówię o wypominkach, ja nie chcę, żeby pan wywiadzie, to wypominał, ja tylko zaapelował o to na przykład, żeby tę politykę zmienić. Ja to już zrobiłem ze 100 razy. Ja im powiedziałem, że to jest Komintern i teraz chyba widzą, że to jest Komintern. Komintern, czyli organizacja komunistycznych partii, które działały na skinie Stalina po całej Europie. Wtedy były komunistyczne, teraz są prawicowe. Wszystko to samo, tylko odwrócony wektor. I ja wiem, że ci, którzy byli na tym spotkaniu, którzy pojechali do Madrytu na spotkaniu, kiedy czołgi już przecież stały nad granicą, będą się tego po latach wstydzić. Ale ja bym powiedział tak jak Broniewski, że są w ojczyźnie rachunki krzywd. Ale nie wszystkie rachunki musimy rozliczać dzisiaj. Uważam, że bezpieczeństwo Polski jest faktycznie poważnie zagrożone, że skutki tego mogą być potencjalnie bardzo poważne. I skupiam się na tym, co trzeba teraz zrobić i staram się jak najmniej mówić o rzeczach, które nas różnią, a różni nas bardzo dużo. Bo ta partia, ten rząd zepsuły nasze państwo i psuły nasze państwo tylko, w ostatnich latach. Pośle, on jest dzisiaj przez nich słabszy, do ale tanga tak czy trzeba dwojga. To jest nasza ojczyzna. Do tanga trzeba dwojga. Czy pan ma poczucie, że rząd także jest otwarty na współpracę z opozycją w tym zakresie? Moją rolą jest apelować, jak raz nie wyjdzie, drugi raz przyjść, trzeci raz, czwarty raz i ósmy. Kiedyś mnie tak uczył dyplomacji Jerzy Bar, jeden z naszych najlepszych dyplomatów. Ja się nie zrażam tym, że oni tego nie słyszą, że oni się z tego śmieją, co ja mówię. Że oni się śmieją z moich emocji, bo ja jestem... poruszony tym, co się dzieje, bo znam historię, znam Putina faktycznie, bo rozumiem ich politykę, bo zawsze mówiłem to samo w sprawach polityki wschodniej. I dzisiaj to na naszych oczach się sprawdza. Ja wiem, że oni się mogą śmiać i ktoś może napisać w mailu, nie wiem, że jestem głupi na przykład. Ale co mi z tego? Ja muszę mówić to, co trzeba zrobić. Muszę pokazać, że wiem, jak to trzeba zrobić i wiem, bo po to się uczyłem, po to zdobywałem doświadczenie, żeby to dzisiaj powiedzieć. I w taki sposób mówię. Jestem przekonany, że koleżanki i koledzy, którzy reprezentują opozycję, tak myślą. Że biorą te sprawy na poważnie. Dzisiaj po prostu jest czas, kiedy trzeba wziąć politykę na poważnie. No i tyle. Trzeba powiedzieć, że są sprawy ważne, mniej ważne. I więc niech się nie zajmują dyrektorem Teatru Słowackiego. Zamiast tego niech się zajmują zabezpieczeniem na przykład dóbr kultury. Także dóbr kultury polskiej. W tej, a czy właśnie oddawać Węgrom, te prezenty dla Orbana, mam nadzieję, że to tak. Zupełnie przejdzie. Dobrze, ale ja mam proste, na przykład proste zadanie. Niech minister Gliński, zamiast się zajmować się gołym tyłkiem jednego z aktorów w Krakowie, który z powodu którego on chce odwoływać dyrektora w teatrze, niech się zajmie zabezpieczeniem dóbr kultury na Ukrainie, bo tam są też polskie dobra kultury. To powinno dzisiaj być w głowie ministra Glińskiego.
a on się zajmuje głupotami. Marszałek Terlecki to samo. Wczoraj się zajmował Krakowem. Przecież to jest człowiek, który ma duże wpływy, może się zająć czymś dobrym. Więc ja ich apeluję, żeby oni się wreszcie zajęli czymś dobrym. I tak będę postępował, jeżeli będzie naprawdę niebezpiecznie. Nie będę się wdawał z nimi w polemiki o każdy szczególik. Szczerze, nie wróżę panu powodzenia, ale proszę próbować. Co pana najbardziej uderzyło wczoraj w tym wystąpieniu godzinnym Władimira Putina? To, że on powiedział, że de facto pójdzie dalej. Ponieważ on mówił... Rozmawiałem wczoraj, potem wieczorem jeszcze długo z moim przyjacielem, byłym ministrem spraw zagranicznych Gruzji. I analizowaliśmy we dwóch to przemówienie. Z tego przemówienia wynika, że na tym etapie on się zatrzyma na Donbasie. Jeżeli będzie słaba reakcja, to pójdzie dalej na południe do Odessy. Używając fałszywych argumentów, takich jak używał w Gruzji. To jest dokładnie ten sam model. Czyli on mówi, tam są Rosjanie, ja ich muszę ratować. W ten sposób to motywuje na wewnętrzny rynek. Teraz jest ostatni moment, żeby zatrzymać. Kreml trzeba zatrzymać siłą. Tu nie ma innego wyjścia. Nie ma żadnych złudzeń. Kiedy ja mówię, otwórzcie drzwi do Unii i do NATO, niektórzy mówią, no to jest przepis na wojnę. Co to znaczy zatrzymać siłą? Znaczy pokazać, że Zachód jest zdeterminowany pomóc wojskowo Ukrainie. Mamy zobowiązania wynikające z tego, że Ukraina... A generał Skrzypczak mówi, ostatnia rzecz, jaką Zachód powinien zrobić, to grozić Putinowi wojną. No, ja się z tym po prostu nie zgadzam. Moje doświadczenie podpowiada mi twardo nie. Ja w ogóle uważam, że nie należy grozić, należy po prostu działać. My nie mamy tam wysyłać wojska. Ukraińcy są przygotowani dzisiaj do tego, co się dzieje. Trzeba ich pomóc ekwipunkiem, szpitalami, szkoleniami, tym, co można. Polska powinna tu być w awangardzie, bo potem będziemy musieli argumentować, żeby nam Zachód pomagał. No, w związku z tym musimy pokazać, że na tym zależy. Natomiast niech nikt się nie łudzi, że na tym etapie myzianie się i obiecanki cacanki z Putinem, że to da jakieś efekty. Dlaczego to już nie Biden da efektu. Tak odpuścił? Biden jeszcze nie odpuścił, on po prostu zareagował. Ale spuścił z tonu, bardzo wyraźnie. Trzeba cisnąć. Ale nie ciśnie, spuścił z tonu. Ale my mamy cisnąć, to jest nasz ale interes. Ale ja pytam pana o Bidena. Dlatego, że zareagował wyłącznie na formalną aneksję i zakładam, że sankcje dotyczące energetyki będą daleko idące i to jest chyba dzisiaj proste dla każdego. Nie ma Nord Streamu. Nie ma, myślę, że dla Niemiec nie jest to takie oczywiste. No ale teraz będą miały kłopot, a my nie jesteśmy od tego, żeby sprawiać Niemcom, żeby im było przyjemnie, tylko jesteśmy od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski i Unii, bo to są nasi sojusznicy. Czy Polska jest dzisiaj już krajem frontowym? Już dawno. Myśmy chyba o tym tutaj rozmawiali. Przecież polityka Putina na Białorusi spowodowała, że de facto my graniczymy w sensie bezpieczeństwa, w sensie wojskowym z Rosją. Dlatego, że tam o wszystkim decyduje Putin. Nawiasem mówiąc, tam się kryją poważne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Łukaszenkę, dlatego że Łukaszenka będzie wykorzystywany przez Putina do brudnej roboty. No bo on formalnie będzie traktowany jako ten, który nie odpowiada za swoje czyny do końca, czyli troszkę szalony, ale Putin będzie mówił, no ja nie mogę odpowiadać też za to, co robi Łukaszenka. Więc trzeba uważnie patrzeć na to, co się dzieje z Łukaszenką, pilnować Gruzji, pilnować Mołdawii, pokazać tym państwom, że my poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Dwa słowa tylko o tych zobowiązaniach. One wynikają z tego, że takie państwa jak Gruzja czy jak Ukraina od lat dają dużo żołnierzy do wszystkich misji wojskowych Zachodu i NATO. Ściśle współpracują, ale wynikają także z umowy stowarzyszeniowej. Polecam politykom europejskim czytanie, co myśmy podpisali. To jest umowa, która działa w dwie strony. I pilnowanie dzisiaj tej umowy jest z naszego punktu widzenia kwestią bezpieczeństwa. My to po prostu musimy robić. Czy Wołodymyr Zełenski już wie, że Ukraina została sama? Porównajmy to do 1939 roku. Sytuacja nie jest gorsza, jest lepsza. Naprawdę. Gdyby to wszystko... Putin jest jak Hitler, to nie ma wątpliwości chyba już nikt. Żadnych złudzeń. Zachód, no, mocne nie jest, Zachód nie jest w takim stanie... No nie mocne, tylko to jest okay, jeden do ja jednego, to jest wszystko nie dyskutuję, no. Pan ma zdecydowanie znaczy, większą wiedzę ode mnie. Jestem od tego, żeby dzisiaj powiedzieć, jak jest, a nie od tego, żeby straszyć. Dzisiaj jest jeszcze mnóstwo możliwości, żeby ratować sytuację. Pokazać determinację Putinowi. Właśnie to z tych linii lotniczych. Nie mówić mu, czy mógłby pan, czy zechciałby pan zamknąć okno. Tylko będzie no dobrze, zamknij okno. Ale ja pytam o Zełenskiego, bo on mówi tak, ważne jest, aby zobaczyć, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i partnerem. On już czuje, że wszyscy odpuszczają. Nie. On się zachowuje odpowiedzialnie w swoich ostatnich wystąpieniach bardzo. Stara się nie szerzyć paniki w swoim kraju. Ja też bym nie szerzył. Z drugiej strony przygotowuje grunt, jakby nie uzyskał pomocy. Ale my musimy działać, ponieważ ta sprawa dotyczy polskiego bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co mówi i robi Zełenski.
Nawet jeżeli on by odpuścił, to naszemu rządowi nie wolno odpuścić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszych obywateli, bezpieczeństwa dostaw surowców, naszego budżetu, bo niedługo być może się okaże, że większość pieniędzy wydajemy na zbrojenia. To jest kwestia bezpieczeństwa naszej infrastruktury, szczególnie infrastruktury krytycznej. To jest kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego, to jest kwestia uchodźców, to jest kwestia potencjalnego, nawet może kiedyś, może tak, może i do tego dojść, rodzaju rządu na emigrację ukraińskiego w Polsce. Musimy być na to wszystko gotowi, a to oznacza inne przygotowanie służb specjalnych. Więc my musimy sobie wyobrazić, jakie to ma skutki dla Polski i przygotować się na ten wariant. Najgorszy. Bo od tego są politycy, żeby się przygotować na najgorszy wariant, a nie od tego, żeby straszyć i wiecznie narzekać na Zachód. To słowa, które wczoraj zrobiły na mnie, szczerze mówiąc, największe wrażenie, jeżeli chodzi o prezydenta Ukrainy. Mówi tak, jesteśmy na swojej ziemi, niczego ani nikogo się nie boimy, niczego nie jesteśmy nikomu winni i niczego nikomu nie oddamy. Wiemy też, że Ukraińcy bardzo mocno szykują się już do takiej wojny wręcz. Czy pana zdaniem nas czeka w tej chwili czas... No dużego rozlewu krwi na Ukrainie. W najbliższym czasie czeka nas wojna, która będzie skoncentrowana we wschodniej części Ukrainy. Dużym wsparciem dla wojska ukraińskiego, które jest dobrze przeszkolone i w lepszym stanie w ostatnim czasie. I będą też organizacje, oddziały tworzone spontanicznie. To na Ukrainie ma dużą tradycję. To będzie dużym problemem dla Putina. Putin sobie połamie zęby na Ukrainie, jak tam spróbuje wleść. Naprawdę pan tak sądzi? No tak, dlatego że przecież on ma, przecież Sowieci mieli z tym doświadczenia i to były negatywne doświadczenia. Putin się boi jak Chruszczow, on musi teraz coś zrobić, bo on jak Chruszczow się boi tego, że się przegra z Zachodem, to straci władzę u siebie, bo gra się toczy przecież tak naprawdę o tym bardziej, że jego władzę... notowania nie należą do najwyższych w porównaniu z tymi, tak, które miał w poprzednich latach. To jest prawdziwa geneza, dlaczego on wywołuje wojnę. A my musimy na to odpowiadać, tak żeby on nie miał wątpliwości, że Zachód jest zdeterminowany. Okazywanie strachu, każde okazanie strachu, każde puszczenie kropli krwi będzie go tylko rozjuszało. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję spokojnego bardzo. Mimo wszystko dnia. Państwa gościem za chwilę jeszcze u nas w studiu Hubert Biskupski, czyli wicenaczelny Super Ekspresu, o aspekcie ekonomicznym tego, co dzieje się na terytorium Ukrainy. Rozmawiać będziemy. Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu, nasz mózg ekonomiczny, redakcyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert, czy ty uważasz, że sprawdza się po raz kolejny teoria pod tytułem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Putin traci, więc wywołuje wojnę. Putin straci, wywoławszy tą wojnę. Ktokolwiek na tym zyska. Jakie są przyczyny ekonomiczne tego, co się dzieje, twoim zdaniem? Ja nie wiem, czy... przyczyny tego konfliktu to są przyczyny natury ekonomicznej. Ja bym się w dużym stopniu zgodził z Pawłem Kowalem. Mhm. I oczywiście historia ma to do siebie, że nie powtarza się. Powtarza się jeden do jednego. W formie
farsy i to nie jest sytuacja z jesieni roku 38 czy z roku 39, ale ja się zgadzam, że Putin to jest Hitler. Po pierwsze jest zbrodniarzem, po drugie działa w sposób niestety nieracjonalny, bo gdyby on działał w sposób racjonalny, to nie dążyłby do tego konfliktu, bo nawet jeżeli to jest próba przeniesienia polityki wewnętrznej na politykę zagraniczną i próba budowy własnego, odbudowy własnego elektoratu, to jeżeli spojrzymy na konsekwencje tego, czy też możliwe tego konsekwencje, to jest to absolutnie nieracjonalne. Rosja jest kolosem na glinianych nogach. My patrzymy na Rosję jako na mocarstwo wojskowe z olbrzymim potencjałem militarnym. Rzeczywiście tak jest, a jeżeli spojrzymy na potencjał gospodarczy Rosji, to rosyjskie PKB jest, uwaga, 3 razy większe od PKB Polski. Jest takie samo jak PKB Hiszpanii czy Holandii, 3 razy mniejsze od PKB Wielkiej Brytanii. Rosyjska siła w cudzysłowie gospodarcza, oparta jest na węglowodorach, czyli na gazie, ropie i węglu. I to jest moim zdaniem ten moment, kiedy nie tylko my w Polsce, bo my chyba do takiego przekonania już dawno żeśmy doszli, ale to jest ten moment, kiedy Europa Zachodnia, czy generalnie szeroko pojęty Zachód, powinien sobie zdać sprawę z tego, że niezależność energetyczna, czyli odcięcie się od dostaw rosyjskich, tych węglowodorów, to jest najlepszy sposób na ujarzmienie... Tylko tego nie wie nikt, łącznie z polskim rządem, który z roku na rok coraz więcej węgla importuje tak naprawdę z Rosji, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest reakcja państw zachodnich na to, co się wydarzyło wczoraj. Zapowiedzi były bardzo szerokie, były bardzo budujące, świadczące o jedności, o solidarności, no ale jak doszło co do czego, to się okazało, że ta jedność i solidarność już nie jest tak silna, jak w deklaracjach. I teraz znowu powraca kwestia pieniędzy, na przykład Niemcy. Niemcy mają chyba pewien problem z powiedzeniem Putinowi non passaran, no bo jest kwestia Nord Stream 2. Tyle. I o to się chyba wszystko rozbija. Znaczy, wydaje mi się, że jednak Europa mówi jednym głosem. Być może nie jest to głos najdonieśniejszy i najsilniejszy. Poczekajmy, bardzo jesteś delikatny. Poczekajmy, zobaczymy, jakie będą te sankcje, bo te sankcje, które wczoraj w nocy, czy dzisiaj w nocy prezydent Biden nałożył... To jest śmiech na sali. No tak, to jest żart. W zasadzie można było sobie to odpuścić. Nikt o zdrowym umyśle nie prowadzi interesów z Ługańską czy Doniecką Republiką Ludową. No, w ogóle nie wiem, po co było to robione, ale odnoszę wrażenie, że Europa mówi jednym głosem. Natomiast wracając do twojego pytania o Niemcy. Niemcy po pierwsze są dość silnie zlinkowane gospodarczo z Rosją. Po drugie, trzeba patrzeć na to przez pewien pryzmat historii. No, Niemcy to były jednak, to był ten kraj, który zaatakował Związek Sowiecki i przegrał z Sowietami wojnę. To jest ten kraj, gdzie to poczucie winy za odpowiedzialność II wojny światowej jest cały czas silne i ta dominacja psychologiczna Rosjan jest bardzo silna. Powiązanie elit niemieckich z elitami rosyjskimi, prawda, Gerhard Schröder w instytucjach Gazpromu, ale Rosjanie też, Niemcy mają też realny problem. To znaczy, gdyby Rosjanie przerwali dostawy gazu, to Niemcy mają tego gazu na 17 dni. No i to jest dramat, bo o ile, nie wiem, Wielka Brytania, Hiszpania, czy nawet Polska ma w dużym stopniu te dostawy zdywersyfikowane, to dla niemieckiego, już nie mówię gospodarstwa domowego, ale dla niemieckiego przemysłu, no to są 2 tygodnie, to jest dramat. No i Putin nawet z nie najwyższym swoim PKB ma ich w garści po prostu. Nie przesadzałbym, że ma ich w garści, ale no, trzyma ich tu i ówdzie za to i owo. Ale to jest dobry moment na to, żeby wprowadzić solidarną politykę energetyczną, żeby zamknąć projekt Nord Stream 2, żeby zdecydować się na przykład w Polsce na budowę elektrowni atomowych, które w dużym stopniu zdywersyfikują nasze Hubert, ale tak dostawy. Zupełnie szczerze, nie wyobrażając sobie, że no, niestety nie żyjemy w idealnym świecie, ty uważasz, że naprawdę ktokolwiek porzuci projekt Nord Stream 2? Są na to szanse? Myślę, takie że realne. Niewielkie, bardzo niewielkie szanse na to.
w praktyce ten projekt jest niestety zakończony. To jest kwestia tylko tych umów końcowych i odbiorów końcowych i ten gaz można tłoczyć. To jest decyzja polityczna. Ja patrzę na tę politykę niemiecką i dostrzegam tutaj zielone, nomen omen, światełko, zieloni, którzy współtworzą rząd koalicyjny, ten nowy rząd koalicyjny niemiecki, są przeciwnikami Nord Stream 2. Oczywiście oni są tym mniejszym koalicjantem. SPD narzuca tutaj pewną narrację. Tak to bywa. Znamy to zresztą z naszego wewnętrznego podwórka. Tak jest. Hubert, to jeszcze, jeżeli pozwolisz, dwa słowa na temat samej Ukrainy, dlatego że wielu stawia tezę, że Putin, nawet jeżeli nie zaatakuje na szeroką skalę, jeżeli to będzie, tak jak mówiliśmy z generałem Skrzypczakiem, taka metoda salami, podgryzania poszczególnych republik, regionów i powolutku przesuwanie się w stronę coraz większych terytoriów Ukrainy, no to Putin ma jeszcze jeden plan, to znaczy wyniszczyć, co już się chyba powoli dzieje, ekonomicznie Ukrainę. Dlatego że na Ukrainie w tej chwili nikt nie będzie chciał inwestować. Będzie strach po prostu przed gospodarczym wiązaniem się z Ukrainą w sposób jakikolwiek i jeśli nie sposobem ataku zbrojnego, to po prostu załatwi Ukrainę w ten sposób. Jest oczywiście taka groźba tej metody z salami odcinania poszczególnych jej fragmentów i testowania odporności Zachodu. Ukraina to nie jest kraj o najwyżej rozwiniętej gospodarce i ma swoje dość poważne problemy natury ekonomicznej. Natomiast ostatnie kilka lat Ukraina przeszła olbrzymią drogę. Tak, to jest skok cywilizacyjny. W dużym stopniu, nomen omen, mówił o tym wczoraj w tym bełkotliwym przemówieniu, Putin dzięki inwestycjom zachodnim i dzięki ulokowaniu się w Kijowie różnego rodzaju agent zachodnich, teraz to się polskich, skończy. Amerykańskich. Mam nadzieję, że to się nie skończy, że to ta ewakuacja, która w tej chwili następuje, to jest chwilowa. To jest chwilowa i że Ukraina z albo bez Doniecka będzie silnym, trwałym partnerem dla Zachodu, bo jeżeli odetniemy ją ekonomicznie, to rzeczywiście Putin może doprowadzić do gospodarczego wyniszczenia, ergo władza może przejść w ręce kogoś, kto będzie akceptował politykę Putina, czyli wrócimy do sytuacji sprzed Majdanu. Czy sankcje ekonomiczne, które proponował lub też będzie proponował Zachód w stosunku do Rosji, to jest coś, co na administracji Putina i na samym Putinie zrobi jakiekolwiek wrażenie? Czy ty jesteś zdania, że tak jak zresztą wczoraj jego dwór zapewniał, że my spodziewaliśmy się tego od dawna i naprawdę jesteśmy na to gotowi? Nie wiem, czy oni są na to gotowi. Pewnie się spodziewali, bo pewnie rozpatrywali różne warianty. Oczywiście można zacytować ambasadora rosyjskiego w Szwecji, który w jednym z tabloidów szwedzkich powiedział, co oni robią na te sankcje ze względu tutaj na, słuchaczy, na słuchaczy. Nie będę cytował tych strasznych słów. Wszystko zależy od tego, jakie to będą sankcje. Jeżeli to będą sankcje takie, jak nałożył prezydent Biden, to oczywiście nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli to będą sankcje polegające na odcięciu Nord Stream 2, na zablokowaniu SWIFT-u, za zablokowaniu banków rosyjskich, za na przykład na ograniczeniu możliwości inwestowania rosyjskich oligarchów poza granicami. Zamrożenie kont? Zamrożenie kont, ewentualnie nawet zabranie im tych potężnych majątków ulokowanych gdzieś tam na Cyprze czy w Wielkiej Brytanii. Rosja nie jest autarkią. Ona bez możliwości sprzedaży gazu, ropy i innych surowców, przepraszam, zdechnie, mówiąc. Czyli po prostu izolacja ekonomiczna. Tak, izolacja, ale poważna, prawdziwa, realna izolacja ekonomiczna. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Hubert, bardzo ci dziękuję, dziękuję za to spotkanie i tę rozmowę. Spokojnego mimo wszystko i dobrego dnia. Było, drodzy państwo, o pieniądzach, teraz będzie o sporcie, bo w tym wszystkim chyba trochę zapominamy, chociaż Przemek Ofiara, świetny szef działu sport nasz, nie zapomina, że 24 marca to jest dzień, w którym Polacy mają zagrać z Rosją w Moskwie w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Czy ten mecz się odbędzie? Czy jest szansa na to, że zostanie przełożony? Czy będzie odwołany? Na ten temat już za chwilę
Przemkiem Ofiarą. Zapraszam. Przemek Ofiara, głównodowodzący w dziale sport Super Expressu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przemku, 24 marca to jest ten dzień, w którym Polska miała w Moskwie, ma nadal w Moskwie zagrać z Rosją w walce o kwalifikacje, tak no, można nazwać? Walce o mundial, są to baraże. No mundial, tak. O to, żeby się zakwalifikować do Mistrzostw Świata. Czy ten mecz się twoim zdaniem odbędzie? Na tę chwilę wydaje się, że się odbędzie. Generalnie FIFA i UEFA, czyli organizacje, które zarządzają światową piłką, twierdzą, że w miejscu, gdzie jest wciąż bezpiecznie, można dalej rozgrywać mecze. No i pytanie brzmi, czy Moskwa będzie miejscem bezpiecznym 24 marca. Małe widzę szanse, żeby Ukraińcy doszli na przedpola Moskwy do 24 marca, ale większe szanse są na niestety jakieś ataki terrorystyczne na przykład. Więc to jest pewna obawa. Z tego co wiem, dziś PZPN, właśnie chyba trwa nadzwyczajne spotkanie w PZPN-ie i oni sobie rozmawiają, co począć z tą całą sytuacją. Czy wnioskować do FIFA, UEFA o przełożenie tego spotkania na inny termin będzie ciężko. Można go przenieść gdzie indziej. No właśnie to chciałam zapytać, nie można go odsunąć w czasie, nie można, odroczyć po prostu? Jest, terminarz jest tak napięty, że nie można tego zrobić. Na początku kwietnia jest już losowanie do grup mundialu, więc to jest niemożliwe. Możliwe jest przeniesienie tego meczu na neutralny teren. Z tego co wiem, Turcja mocno zgłasza się, żeby takie mecze podwyższonego ryzyka organizować. Dlatego mówię, że mają infrastrukturę, mają ładne stadiony, mogą spokojnie to zorganizować. Nawet polscy kibice by pewnie byli, a polscy kibice tak czy inaczej do Rosji nie pojadą, więc to będzie mecz, jeżeli się odbędzie, to będzie mecz, na którym będą piłkarze i 15 dziennikarzy, bo ja jestem jednym z tych dziennikarzy. Dostaliśmy najpierw informację z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że Rosjanie wydzielili Polakom zaledwie 9 akredytacji. A to jest bez publiczności w ogóle mecz? Z rosyjską publicznością. Wyłącznie? Tak, wyłącznie rosyjska publiczność, ponieważ Rosja ma w tej chwili takie przepisy, że ze względu na pandemię koronawirusa nie wpuszcza absolutnie nikogo, nie wydaje wiz po prostu. I o to się wszystko rozbija. Czyli z naszej perspektywy było lepiej, gdyby ten mecz w Moskwie się nie odbył? Gdyby był przeniesiony ze względu na naszych kibiców, żeby odbył się gdzie indziej po prostu. A to on się w ogóle powinien odbyć swoim zdaniem? Bo też są tacy, którzy stawiają tezę, że sorry, ale z Rosjanami w tej chwili grać się nie powinno. To jest strasznie trudne, dwojaka sytuacja. Z jednej strony polityka nie powinna swoich łap do sportu pakować, na pewno, bo sport jest sportem i to, że Rosja jest agresorem i to, że Rosja w parszywy sposób atakuje Ukrainę, to nie znaczy, że tych 11 rosyjskich piłkarzy jest czemuś winnych. No, oni chcą, tak samo jak Polacy, chcą awansować na Mistrzostwa Świata, chcą rywalizować. No, ale z drugiej strony jednak FIFA nie może przejść obojętnie wobec takiej agresji, wobec czegoś takiego, no,
kilka tysięcy kilometrów dalej od Moskwy dzieją się takie rzeczy. W kraj, który ma z Polską rywalizować, jest agresorem, no a FIFA co powie, że nie ma żadnego problemu, bo Moskwa jest przecież bezpieczna. Jest jeszcze drugie dno tej całej sytuacji. Mam wrażenie, że gdyby przykładowo absolutnie agresorem była Polska, w FIFA byłoby dużo łatwiej Polskę po prostu dyskwalifikować. Stałoby się to tak, bez żadnego problemu, ponieważ Polska nie wkłada żadnych pieniędzy do tego biznesu, do tego światowego koszyka piłkarskiego. Rosja wkłada. Gazprom jest sponsorem Ligi Mistrzów. Rosja, zauważmy, co chwilę organizuje jakieś piłkarskie zawody. 2018 rok Mistrzostwa Świata, 2020 rok, 21 przeniesione to Euro, 7 meczów Euro 2020. To najgorsze Euro chyba w ogóle w historii, ale dobrze, tak, przejdźmy dalej. W tym meczu Polaków i w tym roku ma odbyć się tam w Petersburgu finał Ligi Mistrzów. No dobrze, to już tak na koniec. Kto ostatecznie i kiedy twoim zdaniem podejmie decyzję? Bo mówisz, że PZPN sobie debatuje dzisiaj na jakimś zamkniętym spotkaniu, no ale to nie od PZPN-u zależy. Wyłącznie FIFA, tak? Wyłącznie FIFA. A kiedy my się powinniśmy dowiedzieć, jakie są decyzje? PZPN, tak jak ja to widzę, PZPN może zawnioskować o to, żeby mecz został rozgrany na neutralnym terenie. Powinien to zrobić? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ piłkarze, dziennikarze, działacze, którzy tam będą, mogą czuć się w jakiś sposób zagrożeni. No mogą, bo oczywiście nie będzie tam militarnej awantury w Moskwie, to na pewno, ale te ataki terrorystyczne są w jakiś sposób możliwe. Poza tym napięcie pomiędzy obydwoma krajami, czyli Polską i Rosją, jest duże, więc to też jest jakieś tam niebezpieczeństwo. No, nawet sam fakt naszych starań dziennikarzy o akredytację tam, ja nigdy nie spotkałem się z takimi, nie powiem, utrudnieniami, z takimi formalnościami, chcąc pojechać na mecz do innego kraju, bo musiałem pokazać skan paszportu, musiałem pokazać przeróżne dokumenty, musiałem zdjęcie paszportowe wysyłać, więc i to jeszcze nie jest koniec procesu. Nie wiadomo, co teraz się wydarzy, czy to nie zostanie zupełnie ucięte. Kiedy ta decyzja może zapaść twoim zdaniem? Czy to w ogóle jeszcze nie wiadomo? To będzie tuż przed meczem, z odpowiednim wyprzedzeniem? Były w ogóle takie tego typu sytuacje? Można się opierać na czyimś doświadczeniu w tej kwestii? Można opierać się na doświadczeniu Jugosławii. Jeszcze Jugosławii w latach 90., kiedy to Jugosławia została zdyskwalifikowana, ponieważ na Bałkanach była wojna. Jugosławia była zdyskwalifikowana, ale to jest ten sam przykład, o którym mówiłem, tak już nawiązując jakby do Polski, że Jugosławia nie wkładała do tego koszyczka żadnych pieniędzy, więc łatwo było ją po prostu wyrzucić. Teraz Rosja nie zostanie wyrzucona. I nie może to się wydarzyć na kilka dni przed meczem. To wszystko jest zaplanowane. Mm. Nie można, to trzeba działać, pewnie w przeciągu tygodnia, dwóch musi decyzja zapaść. 24 marca, to jest ten dzień, kiedy mecz się odbędzie. Pytanie, czy w Moskwie, czy w jakimś innym mieście? Przemek Ofiara, bardzo ci dziękuję. Witam serdecznie. Przemku. I razem z Przemkiem żegnamy państwa. Możemy pomachać, chociaż dzisiaj nie ma, szczerze mówiąc, nastroju do tego, żeby puszczać oko i wygłupiać się w jakikolwiek sposób, więc mimo wszystko po prostu życzymy państwu jak najspokojniejszego dnia. I wracamy jutro o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, Kuba Hordej za starami. Także kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia jutro.